Panie trenerze, jak pan oceni mecz z Hydrotrakiem Sportowa Szurka Radom? Pierwszy mecz w zasadzie tego sezonu, ale zaległy z poprzedniej rundy. Myślę, że oba zespoły potrzebują troszkę czasu na to, żeby się rozruszać, żeby się rozegrać. Liczyliśmy na to, że troszeczkę gra będzie wyglądała lepiej, że będzie gra po ziemi. Więcej podań pójdzie prostopadłych, ale chyba troszeczkę stres. To, że może przegraliśmy sparingi, nie byliśmy jakby... Chcieliśmy pokazać, że potrafimy, może za mocno właśnie, bo sparingi nie do końca nam wyszły. No i widać było nerwowość w grze dziewczyn. Brakowało tego, żeby w środku grę uspokoić, żeby zmienić stronę, żeby posłać właśnie jakieś prostopadłe zagranie. No i mieć stuprocentowe sytuacje, bo tego chyba zabrakło i jednej, i drugiej drużynie. A jak pan oceni w takim razie rundę tą jesienną, bo to był ostatni mecz z tamtej rundy? No cała runda w wykonaniu naszym wyszła bardzo pozytywnie. Na początku mieliśmy drobne problemy, pierwszy mecz nam wyszedł bardzo fajnie, później złapaliśmy lekką zadyszkę. Ciężko nam było nawet zagrać z tymi drużynami, które są z dołu tabeli. Ale w pewnym momencie złapaliśmy wiatr w żagle i w zasadzie do samego końca roku dopiero skra nas powstrzymała. No, zdobywaliśmy komplety punktów. No i powodem tego było zajęcie w zasadzie drugiego miejsca na koniec rundy z szansami na awans. Dzisiaj bardzo dobrze zagrała obrona, dwie takie wysokie stoperki. To taki pozytyw przed rundą wiosenną. Dziewczyny zrobiły bardzo dużo poprawę w grze obronnej w porównaniu do poprzedniej rundy, poprzedniego sezonu, do rundy jesiennej. Dziewczyny straciły połowę mniej bramek. Także tutaj zrobiliśmy naprawdę duży progres. Dziewczyny nie boją się wyprowadzać piłki. Tak jak mówię, zabrakło tego, żeby na połowie przeciwniczek rozegrać piłkę po ziemi. Tutaj z bloku defensywnego jesteśmy zadowoleni i w fazie obrony, jak sobie radziły, i też w fazie ataku. To co, awans? Jeżeli się uda to właśnie zmienić, co dzisiaj nie zadziałało, no to liczymy, że powalczymy o tą pierwszą dwójkę. Dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, poprosimy o ocenę meczu z zespołem Środa, Polonia Środa Wielkopolska. To był jednocześnie zaległy mecz z tamtej rundy, no i oceny rundy jesiennej. Tak, zakończyliśmy właśnie w dniu dzisiejszym rundę jesienną, tak to się złożyło, do trzech razy sztuka tak naprawdę, bo mieliśmy tam grać w środzie, nie dało rady, warunki nie pozwoliły, a nastąpiła zamiana, tak, zakończyliśmy tą rundę jesienną u nas, a ligę zakończymy w środzie wielkopolskiej. Jeżeli chodzi o mecz, no mecz walki, tak, można powiedzieć, pierwszy mecz po tej przerwie zimowej, zakończony bezbramkowym remisem. No aczkolwiek zabrakło tej soli, tak? Jakie są bramki w meczach. No, mieliśmy sytuację, jedną bądź dwie, żeby to sfinalizować. Niestety nie udało się tego strzelić. Wiemy, nad czym mamy teraz się skoncentrować w przededniu następnych meczy ligowych. No mówię, mecz dzisiejszy, no mecz walki, tak? Polonia jako drużyna ze ścisłej połówki tabeli, tak? Bo bodajże chyba na trzecim miejscu jest, postawiła nam trudne warunki dzisiaj. No my też tutaj byliśmy bardzo skoncentrowani na ten mecz, żeby też swoje ugrać. No myślę, że ten remis akurat w tym przypadku 0-0 to jest taki, wydaje mi się, że wynik sprawiedliwy, ale pokazał nam też, na czym się musimy, jak wspomniałem, wcześniej skoncentrować, żeby punktować, żeby piąć się w tej tabeli jak najwyżej. A jakie plany w takim razie na rundę wiosenną? Znaczy konkretnych planów sobie nie sprecyzowaliśmy, aczkolwiek na pewno takim maksymalnym planem to jest każdy najbliższy mecz ligowy, tak? I mówię, te cztery pierwsze mecze, gdzie trzy gramy u siebie, tak? To chcemy jak najwięcej tych punktów zdobyć, tych bramek strzelić, tak? Żeby morale przed kolejną częścią sezonu były wyższe, no na pewno
gramy za tydzień z Bielawianką, drużyną, która jest w naszym zasięgu, można powiedzieć, na pewno będziemy walczyć. Potem gramy z Ząbkowią, też drużyna, która jest za nami w tabeli i mówię, ten maraton taki z tygodnia na tydzień kończymy meczem ze Sztormem Gdańsk, tak? To jest teraz Hecz Gdynia u siebie i po tych czterech meczach tak naprawdę już będziemy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy i jak mamy tą dalszą część sezonu, że tak powiem, rozplanować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.